Witaj, myszki z Instagramu, w kolejnym odcinku z HTML4 na Wicked Sea Orbo Plus. Na submodyfikacji. Jezu, jak ona się nazywała? Definition of Insanity. O, jest strasznie długa nazwa i taka. Znaczy się wpada w ucho, ale nie wydaje mi się, że to jest adekwatna nazwa do submoda. Więc w ostatnim odcinku zaatakowaliśmy tutaj, dlatego że wysłaliśmy im ultimatum i nie zgodzili się, bo nam się nie podobały granice. I więc teraz ich atakujemy. Na nasze nieszczęście nie mamy w ogóle już manpowera, ale w tej grze 35 manpowera to nadal jest dużo, więc jeszcze tak źle nie jest. Na razie sobie robimy jakieś małe rzeczy. I powoli się przebijamy z tego, co widzę. Na razie zostawiam to dla AI po prostu, żeby robiło, dlatego że nie widzę potrzeby, żebyśmy aż tak bardzo byli zaangażowani w mikro na tym poziomie. Jak sami widzicie, to samo trochę robi. Okej. Jedyne co, to byłoby fajnie ich okrążać, tylko że tutaj AI już samo pcha dywizje, które są nieco słabsze w takich miejscach, które byśmy okrążali, więc to chyba aż tak bardzo nam się nie opłaca. Okej. No i powoli robimy. Okej, widzę, że się bronią, więc na razie ich zostawmy. Jak jest las ten, to już się bardziej opłaca po prostu przeczekać to. Bo to po prostu jest coś takiego, że oni naprawdę nie przyjmują żadnego poważnego damage'a do organizacji, a to w sumie w głównej mierze potrzebujemy. I dzięki temu też trochę bardziej się nam udało ustabilizować front. Okej, teraz trochę jest ich więcej. No ale wygląda na to, że mają gorszy ekwipunek. Pytanie jest, czy coś my potrzebujemy? Wyprodukujemy w sumie wszystko, co potrzebne. Support robots i infantry equipment. Wydaje mi się, że support robots możemy sobie trochę powiększyć, ale to nie jest jakieś takie tak bardzo nam potrzebne. Okej. Czy coś mamy tutaj ciekawego? Tutaj pisze, że możemy poczekać. Nie wiem, co dokładnie naszym polega poczekanie, ale pisze, że możemy poczekać, więc poczekajmy na razie. Okej, przybliżcie się tu, więc szybko przejdźcie. Ale na razie nie chcę tym ruszać, ponieważ ponieważ na razie tutaj nie jest aż tak bardzo bronione. Co tutaj mamy? War propaganda. To może się przydać. W sumie mamy zerową. Więc dostanie czegokolwiek byłoby super. Tutaj mamy minus. Dajmy sobie trochę do stabilności, ale minus to i tak nic nie zmieni. Okej, tutaj dajcie trochę. Nie pisze, że jesteśmy na plusie. Okej, udało nam się zdobyć kory. Dzięki terapii. To naprawdę trochę śmieszne jest, ale to jest świat Fallouta. Więc to nie jest najdziwniejsza rzecz tego wszystkiego. Dobra, mamy trochę manpowera. Dostaliśmy też tych ich fabryki, więc produkujcie trochę więcej broni. Okej. No i znowu. Znowu łączyli sobie. Mówię, nie opłaca się wtedy atakować. Wiem, że organizacja wraca, ale jest na takim poziomie, że atakujemy w coś, co tak naprawdę o, nas może trochę zranić. Okej, tutaj mamy bonusiki, więc wydaje mi się, że na razie sobie zrobimy bonusy, które nam się przydadzą, a nie innym. Bo na razie my mamy piątkę, ale już Julian ma piątkę, więc to nie jest miłe. Okej, jak to wygląda z tym? Wygląda na tym, że już trochę słabiej nam idzie. Ale trochę wysyłamy nowych. Możemy sobie dostać do tego gościa jakiś fajny trade. Ale może najpierw nam trochę wzrośnie. Ale wolno się to robi. Już
Już. Wow, ale naprawdę to było wolne. Okej. Dodajmy sobie tutaj trochę bonusów. Może trochę do tego dodajmy i tutaj nam pozwoliło dać. To jest fajne, ale to nie jest aż takie dobra, więc co tutaj mamy? Tutaj mamy zbyt mało, tutaj też zbyt mało. Okej, zwiększmy sobie na tych weteranów. Wygląda na to, że się przebiliśmy. No, nasze roboty to w głównej mierze dodają obrażeń, ale widzę, że my dosłownie możemy wejść im do stolicy. Okej. Więc zacznijcie tutaj okrążać. Okrążać to. Zacznijcie być bardziej agresywnymi. W takim razie. No i wygraliśmy w sumie tą wojnę. Tylko by się przydało, żeby trochę więcej tam na dole było. Nie, nigdy nie przyjmuję tych, tych rzeczy. O, udało nam się zrobić z tymi krytami. Jej. Mamy asystentów krecich. Okej, możecie wejść do stolicy, albo przynajmniej tak zrobić i zająć się. Okej, weszli do stolicy i zajęli się tam w sumie dwie rzeczy, które chcieliśmy. Okej. Bierzemy wszystko. Nice. I jesteśmy już duży. Wow. No, jesteśmy już większą frakcją na pustkowiach, więc możemy się zająć tymi. Ci to padają, ale w sumie to trochę źle, dlatego że my w sumie chcieliśmy do tamtych porobić. Okej, mamy te rzeczy, więc możemy zrobić ten. Tą rzecz i teraz zapytać o to, żeby nam oddali. Pytanie, czy nam to oddadzą, czy nie. Szczerze wątpię, ale zawsze możemy się zapytać. Coś tutaj jeszcze jest, trochę z gospodarki. Ale wolę już trochę porobić gospodarkę, bo później się zawsze zapomina o niej. Tam przez pewien czas trzeba robić coś innego. Okej. Okay. Więc niech tutaj już przychodzą. Okej, co tutaj możemy dać? Co to jest? Cultural Advisor. Ciekawe. Weekly Stability. Daily Compliance. O Jezu, to jest dobre. Ej, ci to są dobrzy. O, ten nie ma portretu. O, tutaj trochę też nie mają portretów. Chociaż wydaje mi się, że powinni mieć. Okej, no może na razie Patryka sobie damy, dlatego że ma Political Power. A naprawdę dużo można sobie tutaj zdobyć tych ministrów, więc jest ciekawie. Okej, jakaś technologia. Zawsze fajnie mieć technologię. A, się zastanawiam, co to robi, a to po prostu robi rozkaz. Okej, tutaj jest jakiś kolejny event, który coś nam da i bardzo chętnie bym chciał zobaczyć, co to za bruty na niego. A w międzyczasie możemy zaatakować. Okej, Petruchico ma wojnę. To w sumie nawet ważna informacja. Ale w międzyczasie może zajmijmy się tymi wszystkimi. Okej, trochę doktrynek już porobimy sobie. Mamy dużo fabryk, a w sumie nie mamy aż tak wiele, jeżeli chodzi o to, co my chcemy dokładnie zrobić z dywizjami, więc trzeba będzie się zająć tym. Okej, możemy tutaj dać, ale nie ma. Ostatnio wykorzystałem tę mechanikę w ostatniej serii i się przydała, dlatego że dosłownie w tym modzie nie było żadnych postaci do wybrania. Okej, w takim razie musimy poczekać na Ouroborosa, żeby zdobyć wszystkie jego terytoria. A w międzyczasie możemy sobie tutaj dostać trochę rzeczy. Więc już pójdźmy na granicę. Trochę wam to zajmuje, szczerze mówiąc. Niestety nie można budować dróg. Więc... W głównej mierze
Julian ma już piątkę, a Winian ma dwójkę, więc musimy do niej pójść. To jest jedna z tych postaci, które najmniej lubimy, ale niestety musimy balansować. Więc na razie ją poprzemy, a gdy już tutaj mamy wszystko, w takim razie możemy wypowiedzieć wojnę. Mają animowany portret. A właśnie, declare war. O Jezu, mamy dwie rzeczy. I oni chyba w ogóle mają drzewko. Tak, mają małe drzewko, ale takie... takie małe. Okej, okay, i... teraz my atakujemy, jesteśmy atakowani, ale wygląda na to, że wygrywamy. Okej. Okay. Nie wstrzymamy jakiegoś... ten jeden z ważniejszych punktów. Chyba nie, nie wygląda na to, okej. Okay. Okej, okay, bierzemy udział w krwawej wojnie, której prawie nie udaje nam się przepchnąć nic. Okej, okay, na razie sobie weźmy tutaj te rzeczy. Roboty nam trochę przepychają, ale tylko roboty. Okej, okay, co to jest? New spreads, William Temple Crime 3. Okej, okay, czyli jednak się nam trochę źle poszło. Trochę bardzo źle. Okej. Okay. Ale za to możemy tutaj zrobić. Więc w głównej mierze... gdzie on jest? O, ten. Więc okazało się, że ten jest złym facetem i teraz go zamieniamy, więc wybieram oczywiście to, co my chcemy, czyli co Maja wybrała. I jest ten gość. A w sumie to był ten na samym początku. Nie widzieliście tego tego eventu, ale na samym początku on się pokazał, ten gościu. No w sumie ma duży poziom, ale ma takie słabe trajki. Już wolę sobie brać tego gościa, bo ma... wow, 7 ataków. Wow, ale go wybustowaliśmy. Okej. Okay. Więc mamy problem, bo nasz przeciwnik jest w miarę okej, jeżeli chodzi o obronę. I to może trochę nam zająć. No, to nie jest zawsze miło. Okej, okay, więc może w międzyczasie sobie tutaj ogarnijmy te... rzeczy. Ostatnio chyba mieli jakąś aktualizację z ikonkami, coś mi się tak wydaje, i te ikonki to właśnie są te zmienione. Okej, okay. Wygląda na to, że się nam udało przejść, więc rozejdźmy się po ich państwie. Okej, okay, a wy możecie... a, wy jeszcze jesteście agresywni. Okej, okay, nie zauważyłem sobie. Ciekawe, czy... o, właśnie, chciałem się zapytać, czy uda im się tutaj stolicę uchronić, ale wygląda, że nie. I my powoli już ich okrążamy, ale nie, mają jeszcze dużo... o, właśnie, to jeszcze będzie problematyczne w takim razie. I możliwe, że źle zrobiliśmy. Ale na razie zostawili to, więc to jest dla nas ważne. Może na razie się wycofajmy w takim razie. Ja widzę, że nas okrążają. Okej, okay, właśnie, nas okrążyli. Trochę głupio zrobiliśmy, nie powiem. Zaczęliśmy jedną z lepszych dywizji. Dobra, też chyba kupujecie. Może się uda jakoś tutaj ich odciąć. My spróbujemy to odciąć jak najszybciej. Nie, nie udało nam się. A teraz nas tutaj odcinają. Okej, wygląda na to, że trochę im się dywizje pogubiły. Nasze też trochę takie głupie niektóre rzeczy robią, ale na razie nie będziemy opowiadać o naszych głupotach. Wygląda na to, że tutaj już się przybijemy. O, właśnie, naprawdę nasze dywizje głupoty robią. Się jakoś udaje im się okrążyć. Okej, okay, coś tutaj mamy.
Dobra, tego nie potrzebujemy. Doktrynka. O, zapomniałem, że to tak działa. Dobra, na razie potrzebujemy na roboty. I by się przydało też tutaj trochę porobić. Dobra, to trochę do przodu pójdzie. Dynamit możemy zrobić. I logistyka zawsze jest dobra. Okej. Dobra, pytanie jest takie, czy się nam uda tych przejąć. Nie, straciliśmy kolejne roboty. Okej, to są w sumie te same. Potrzebujemy tych robotów, szczerze powiem. I mamy trochę fabryk, więc możemy wykorzystać to. Zmniejszmy. O Jezu, ale nas wypychają. Okej. O, masz śląsko, nie, nie, roboty znowu otworzyli. Dlaczego? Ej, w sumie możemy ich okrążyć. Źle ostatnio na tym wyszliśmy, ale... I wyszliśmy znowu źle. Jak to się dzieje? Tracimy armię po kolei. Mi się to bardzo nie podoba. Okej. Więc tak, w skrócie trochę źle zrobiłem, dlatego że kompletnie, ale to kompletnie oni nas tutaj okrążyli. My możemy wystawić te dwie dywizje, ale one nic nie zmienią. Teraz nas popychają. Okej, więc wydaje mi się, że musimy się wycofać. Póki co. Okej, udało nam się w miarę wycofać. Teraz szybko niech tutaj wrócą na to. Okej, możecie tutaj wysłać. To jest najlepsze, że tutaj dosłownie mamy jedną prowincję, która nas chroniła. Okej, na razie sobie tak zostawmy to. Nie wygląda to zbyt ładnie. Nie jest zbyt ładne. Ale niestety... niestety trochę słabo nam idzie. Karawana trochę się zepsuła. Okej. Więc... tak, dajcie nam dynamit. I dodamy trochę dynamitu do naszej dywizji. A nie możemy, bo nie mamy doświadczenia wojskowego wystarczającego. Okej, pytanie jest takie, czy nam się uda tutaj trochę zbić. Okej, wygląda, że powoli nas wypychają. Trzeba zwrócić za rzekę. I zobaczmy, czy
będziemy w stanie ich tutaj okrążyć. Wow. Szczerze powiem, nie myślałem, że mi się uda ich okrążyć, ale się udało. I w sumie dzięki temu wygramy. W sumie to nie był mój plan, taki pierwszy, ale wygląda na to, że zadziałał. Więc... Okej. Okay. Tutaj dosyć duży boost. O Jezu, co to za melodia. Mój znajomy, który na live'ach puszcza copyrightowe muzyki, ostatnio się mi żalił, że YouTube strasznie oflagował jego film. W sumie, jeżeli jak ja miałem jakiś copyright claim, no i był taki w sumie głupi, to dosyć szybko zadziałali, więc to zawsze zależy, jak to działa. Okej. Wygląda na to, że się w miarę bronimy. Więc tylko się pozbądźmy tych kilku dywizji. I wy tutaj chroncie. I zaczniemy atak. Okej. Podoba mi się, kiedy dosłownie puszczają front. To jest mój ulubiony moment w wojnie. Kiedy po prostu wróg opuszcza front, ponieważ nie wiem, dlatego że tak. Okej. 20 energii, w miarę dużo. Okej. Jak to wygląda? Okej, pozbyliśmy się wszystkich. I w sumie straciliśmy jedną dywizję w międzyczasie, ale nie jest tak źle. Udało nam się. Szczerze sądziłem, że ta wojna naprawdę potrwa mega długo, ale dzięki temu, że ich pokonaliśmy, udało nam się w miarę szybko to rozwiązać. Okej. Więc teraz tylko tutaj rozejdźcie się i już będziemy ich atakować. Bo AI strasznie, ale to strasznie te dywizje rozrzuciło. Dobra, więc tutaj możemy rozejść się. Okej, wygląda na to, że no mało tych dywizji im zostało, a teraz jak ich przytrzymujemy, to jeszcze okej, wydaje mi się, że to jest dobre, ale byśmy musieli naprawdę go bardzo, ale to bardzo nie robić jego eventów, ponieważ on ma już trójkę. No, mamy ósemkę, więc nie jest aż tak źle. Okej. Okrążamy ich. Ich tutaj możemy też tak zrobić. Ich okrążymy i jeszcze wypójcie od tutaj. Okej, to chyba wszystkie punkty zwycięstwa. Okej. To też było potwierdzenie. Dobra. Widzę, że się udało ich pokonać. I co teraz? Oprócz tego, że strasznie nasza armia tutaj została pobita, to udało nam się tutaj zdobyć już przylądek i tych będziemy atakować. Ale co tutaj mamy? Jak zwykle... Jezu. Nie cierpię jakichś takich randomowych rzeczy. Okej, więc tak. Tutaj dodajmy sobie Demolition. I w sumie teraz jedyne, co możemy czekać. Okej, to odboostujmy sobie naszą stabilność. Okej. Tego nie chcemy robić. Możemy sobie tutaj trochę robić tych. Więc teraz możemy w sumie zrobić to. Chciałem powiedzieć, że w sumie możemy to zobaczyć w kolejnym odcinku, ale to jest 15 dni, więc jeszcze poczekamy. Okej, dwie kolejne dywizje.
Czy chcemy się wysłać? Szczerze powiem, tam będzie ich w miarę dużo. Okej, okay. We may benefit for this. Kurde. Więc co będzie z Ouroborosem? Okej, okay, więc polega na tym, że w sumie ich władca może być psychicznie chory, więc możemy dać mu leczenie. To jest najlepsze, że jak to damy, to zapewne dostaniemy jakiś bonus, więc tak. Wydaje mi się, że to może być zawsze OP, kiedy wybierzemy jednak to, że po prostu, żeby tam zrobić, że tak powiem, kurację. Tak, będziemy po prostu prać mu mózg, ale okej. Okay. Dobra, więc na tym będę już kończył. W ogóle mamy jedną z najmniejszych? Nie, mamy w sumie drugą. Albo taką samą jak ci. To jest na 45. Trochę mamy długą nazwę. Więc tak, szczerze powiem. Tutaj jest coś takiego, że w sumie nie mogą istnieć. Northern Hans, ci. Oni już za chwilę padną, a wcześniej chyba Baron już ledwo co padali. Więc możemy chyba poczekać na to, szczerze powiem. Więc poczekamy sobie na to, zrobimy to. A w międzyczasie na pewno będziemy mogli sobie załatwić tych. Bo ten Air Marshal musi zostać zdjęty. Okej, okay, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Był z wami Trevor. No to cześć.